Mieszkańców Drogomyśla przed zagrożeniami bronią już od ponad 110 lat. Miejscowa OSP w ubiegłym roku świętowała swój jubileusz, ale strażacy tak naprawdę to w minioną sobotę mieli z czego się cieszyć, bo ich jednostka otrzymała nowy wóz bojowy. Dodajmy, pierwszy w całej 110-letniej historii. Wszystkie poprzednie samochody były skarosowane ze starych samochodów używanych, coś z poprzednich firm załatwiali, przerabiane były w warsztatach blacharskich samochodowych. To jest pierwszy oryginalny samochód nowy. Nowiutka Scania ze zbiornikiem o pojemności 5000 litrów jest obecnie nie tylko najnowocześniejszym, ale równocześnie jedynym ciężkim samochodem gaśniczym w gminie. W sobotę 10 maja jednostka obchodziła Dzień Strażaka, podczas którego uroczyście strażakom przekazano klucze do samochodu. Żeby to auto wam służyło jak najlepiej, żebyście czuli się w nim bezpiecznie i służyło nie tylko mieszkańcom gminy Strumień, ale całego powiatu. Gratuluję i życzę, żeby wam spełniał wasze oczekiwania ten samochód, żebyście zawsze wyjeżdżali i wracali. Od 10 lat drogomyska jednostka jest w krajowym systemie ratowniczym. To nakłada na nią dodatkowe zobowiązania i wymagania. 30 strażaków z OSP z Drogomyśla uczestniczy w różnych szkoleniach. Wszystko po to, by być przygotowanym do akcji, a tych nie brakuje. W ostatnich latach to nie tylko pożary, ale i różne inne zagrożenia. No i zdarzenia, po prostu wichury. U nas bardzo często teraz wiatrołomy, jakieś usuwanie drzew, konarów. No i nieszczęsne wody. Bardzo często, wiadomo, nawiedzają nas tu, może nie powodzie, ale podtopienia miejscowe takie, to po prostu tego jest najwięcej takich zdarzeń. No i nasza droga DK81, gdzie po prostu wypadki drogowe, coraz częstsze zdarzenia to wypadki drogowe po prostu. Nowy samochód do tanich nie należy, bo jego koszt to 760 tysięcy złotych. 200 tysięcy na ten cel przekazało województwo śląskie. Z zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Drogomyśl otrzymał 150 tysięcy. Aż 400 tysięcy pochodziło z budżetu gminy Strumień. Były też wpłaty własne mieszkańców i strażaków. Jest spory wydatek. Była dyskusja na Radzie. Zastanawialiśmy się, czy mniejsze auto, czy takie. Natomiast druhowie przekonywali nas do tego, że warto zainwestować, że warto kupić większe auto, że będzie to uzupełnienie, że tak powiem, tego, co już jest na terenie gminy, ale również jeżeli chodzi o powiat, to jest bardzo dobry zakup, ponieważ jednostka jest w systemie, także tutaj wzmacnia się równo nie tylko bezpieczeństwo gminy Strumień, ale również i powiatu. Gminy jak mogą, to pomagają, choć to często przekracza ich możliwości finansowe, bo w kolejce po pomoc czekają nie tylko strażacy, ale i inne służby. Gminy je też w miarę możliwości doposażają. Nawiązując do dzisiejszej uroczystości, mogę powiedzieć, jak jest na pewno w gminie Strumień. Tutaj, jeśli chodzi o relacje pomiędzy ochotniczymi strażami pożarnymi i samorządem gminnym, jest bardzo dobra sytuacja. Właściwie ja zawsze powtarzam, że te dwa ogniwa, z jednej strony samorząd, z drugiej strony ochotnicze straże pożarne, to są podmioty skazane na siebie i one bez siebie funkcjonować nie mogą. Istotne jest to, na ile rzeczywiście samorządowcy są w stanie zrozumieć potrzeby ochotniczych straży pożarnych i dzięki temu lepiej realizować zadanie własne gminy, jakim jest gwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańcom. Tutaj w Strumieniu rzeczywiście i w Drogomyślu wygląda to znakomicie. Uroczystości w drogomyskiej jednostce były też okazją, by uhonorować zasłużonych strażaków ochotników. Hanna Blokarz-Bacza, portal OX.pl.